To jest studio Grupy Orlen. Witam serdecznie i zapraszam na najnowsze wydanie naszego programu informacyjnego. Pierwsze w nowym 2019 roku. Zapraszam serdecznie. Podsumowanie 2018 roku. Działania programu Orlen dla Płocka. 100 lat polskiej lekkoatletyki. Witamy w pierwszym wydaniu programu w nowym roku. To jest dobry czas na podsumowania, dlatego dziś poświęcamy pierwszą część naszego programu na przegląd najważniejszych, zdaniem naszej redakcji, wydarzeń z życia Orlenu w 2018 roku. 2018 rok był ważnym okresem w historii Grupy Orlen. W ramach przyjętego programu rozwoju petrochemii do 2023 roku zrealizowane zostaną nowe inwestycje w Płocku i we Włocławku. Ich wartość szacowana jest na ponad 8 miliardów złotych. Po zakończeniu inwestycji roczny zysk EBITDA może wzrosnąć nawet o 1,5 miliarda złotych, a zwrot inwestycji ma nastąpić w ciągu kilku lat, co z kolei ucieszy akcjonariuszy. Wiele zmieniło się także w obszarze pozyskiwania surowca do produkcji. W ramach polityki dywersyfikacji kierunków dostaw prowadzonej przez Orlen 30% ropy przerabianej przez koncern pochodzi spoza kierunku rosyjskiego. W latach 2007-2013 udział ten wynosił ponad 90%. W ostatnim czasie zakontraktowany został surowiec z Nigerii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Koncern dysponuje również obowiązującymi umowami terminowymi z producentami ze wschodu i Zatoki Perskiej, które zabezpieczają dostawy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Lepsze właściwości czyszczące i redukcja emisji to potwierdzone niezależnymi testami atrybuty nowych paliw efekta 95 i efekta diesel, które wprowadziliśmy na nasze stacje w ubiegłym roku. Czyszcząc silnik paliwa efekta dbają o jego żywotność i wydajność. Właściwości czyszczące nowych paliw efekta zostały potwierdzone w rygorystycznych testach przeprowadzonych przez certyfikowane laboratoria. A skoro mówimy o naszych stacjach, pierwsza ładowarka na stacji Orlen została zlokalizowana w Siewierzu przy trasie Katowice-Warszawa. Tym samym koncern rozpoczął etap montażu stacji ładowania w ramach projektu inwestycyjnego, który do końca 2019 roku przewiduje powstanie 50 punktów. Docelowo koncern uruchomi 150 stacji ładowania zlokalizowanych w miastach i przy trasach tranzytowych. Kolejne nowości wprowadzone przez nas w ofercie dla kierowców to aplikacja mobilna Orlen Pay, która pozwala na zapłacenie za paliwo bez odchodzenia od dystrybutora. Na podwrocławskim MOP-ie otworzyliśmy pierwszą stację w ramach Orlen Drive. To rozwiązanie umożliwia zakup gastronomii i zatankowanie auta bez konieczności wysiadania z pojazdu. W celu rozładowania ruchu na stacji paliw jedna z ścieżek jest dedykowana wyłącznie klientom korzystającym z usług gastronomicznych. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z kiosku samoobsługowego wewnątrz budynku stacji. Orlen był aktywnym uczestnikiem branżowych dyskusji. Byliśmy obecni na forum ekonomicznym w Krynicy, które odwiedziło w tym roku ponad 4 tysiące osób, a trzydniowe spotkanie obfitowało w mnóstwo debat, paneli, imprez towarzyszących i ważnych wydarzeń. Podobnie było w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie odbywa się najważniejsze spotkanie ludzi ze świata biznesu, nauki i polityki. Tegoroczny kongres 590 miał bardzo bogaty program, a Orlen zadebiutował tam z programem Orlen w portfelu. Byliśmy inicjatorem akcji Pij Polskie Soki, wspierającej rodzimych producentów i wytwórców. Sprzedaż soków z polskich owoców wzrosła na naszych stacjach o ponad 80%, a w naszej ofercie znajduje się też 68% polskich produktów. Orlen został oficjalnym sponsorem teamu Williams Racing, w którym w nowym sezonie będzie jeździł Robert Kubica. Nasze logo będzie obecne na bolidach oraz kombinezonach zawodników występujących w najbardziej prestiżowych i najpopularniejszych wyścigach świata. Nigdy jeszcze polska firma nie była tak mocno obecna w królowej motosportu, za jaką uważana jest Formuła 1. Na koniec o dobrych informacjach dla pracowników Orlenu. Pracodawca porozumiał się z partnerem społecznym w sprawie nowej wersji zakładowego układu zbiorowego pracy oraz wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku. Tyle o najważniejszych faktach minionych 12 miesięcy w wymiarze firmy. Teraz skupimy się na najważniejszych wydarzeniach w ramach programu Orlen dla Płocka.
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się konferencja prasowa, która rozpoczęła obchody stulecia działalności Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mamy w tym swój udział, ponieważ Orlen od 10 lat bardzo mocno wspiera rozwój dyscypliny nazywanej królową sportu. Polski Związek Lekkiej Atletyki został założony 11 października 1919 roku w Krakowie jako pierwszy związek sportowy w odrodzonej po 123 latach zaborów Polsce. Współpraca Orlenu z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki rozpoczęła się w 2009 roku od finansowego wsparcia jednego zawodnika, Tomasza Majewskiego, a dziś obejmuje 18 sportowców, którzy tworzą grupę sportową Orlen. Wśród nich nie brakuje tych najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów jak Hanita Włodarczyk czy Piotr Małachowski. W nadchodzącym roku Orlen będzie m.in. sponsorem tytularnym dwóch prestiżowych meetingów organizowanych pod egidą PZLA. 4 lutego w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się Orlen Cup, a 16 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Drugi raz w historii rozegrany zostanie Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. W tym roku najważniejsze zagraniczne imprezy sportowe to odbywające się w marcu 35. halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow oraz Mistrzostwa Świata w Doha zaplanowane na przełomie października i listopada. Działania związane z jubileuszem będą prowadzone przez cały rozpoczynający się właśnie rok. W planach jest m.in. wystawa przygotowywana w kooperacji z Muzeum Sportu i Turystyki. Teraz zapraszamy na podróż do Janowa, trochę sentymentalną, a trochę historyczną. W Janowie bowiem znajduje się jedna ze stacji naszej sieci, niezbyt duża, ale za to z niezwykle ciekawą historią, którą warto poznać. Janów Podlaski ma piękną historię, ponad 550-letnią. Już w 1928 roku ustawiono pierwsze dystrybutory. Wiele osób właśnie przybywa, żeby je tutaj zobaczyć, a miejscowi też się cieszą, że przetrwały i że mają się czym pochwalić. Janów właśnie był na szlaku bardzo ważnych takich dróg wojewódzkich. Dużo ludzi tu docierało do Janowa w celach handlowych, w celach towarzyskich. Rozwijał się przemysł motoryzacyjny. Jest korba, która się tym ruszało. Pchało benzynę, tam jest ze zbiornika, pchało do bańki, które 5 litrów i pisze 5 litrów. No to było bardzo sprawne oczywiście, niezależne od niczego, od siły mięśnia tylko było. Na malucha miałam 8 litrów, a tutaj jak Państwo widzicie, są zbiorniki 5-litrowe, więc jak się musiał nagimnastykować ten facet tutaj, CPN-iarz, jak się o nim mówiło, który pompował, tu 5, a jak dolać te 3, to jeszcze 5, ale trzeba odlać 2, a może troszkę więcej. Więc jak ktoś miał u niego chody, to zostawał więcej. Ciekawostką przekazywaną przez miejscową ludność jest to, że w 1939 roku podczas ewakuacji rządu z Warszawy do Rumunii limuzyny rządowe tankowały właśnie na naszej stacji. Jak się zaczęła aukcja 40 lat temu, prawda, to Amerykanie byli bardzo zainteresowani tymi dystrybutorami. No więc zaczęli rozmawiać oczywiście z tym panem, który tutaj obsługiwał, panem Andrzejukiem, że oni to odkupią, ewentualnie postawią nową stację. Nasze władze nie oddały. Dzisiaj te najstarsze dystrybutory paliwa z 1928 roku są bardzo dużą atrakcją. Możemy dotknąć go, obejrzeć, my młodzi ludzie, możemy zobaczyć jak działał kiedyś, no i możemy poznać historię. I to dzięki takim ludziom jak Państwa firma Orlen, to pozostało, to nie zostało zniszczone i wyrzucone. To wszystkie tematy, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w pierwszym wydaniu naszego programu w nowym roku. Kolejne wydanie Studia Grupy Orlen już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.